to teraz chciałbym porozmawiać o Filo. Skąd pomysł na założenie magazynu? Bardzo wcześnie, jak już mówiłem, bardzo wcześnie zetknąłem się z takimi pismami z Zachodu i nawet pomyślałem sobie, że wówczas PRL, żeby coś takiego robić, to trzeba byłoby być bezpośrednio właśnie w drukarni pracować. I dlatego chyba wcześniej, pracowałem wcześniej w jakichś innych różnych firmach, a to albo nawet pracowałem przecież jako model w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. I stąd no, nawiązałem parę właśnie znajomości osobistych z artystami. Do dzisiaj jesteśmy w kontakcie, do dzisiaj wówczas skończyli studia, zostali artystami, także mam takie kontakty. Ale właśnie jak zobaczyłem, że jakieś ogłoszenie w prasie, że drukarnia poszukuje korektora, to się zgłosiłem. No i tak rzeczywiście wsiąkłem w poligrafię. I właśnie trochę z myślą już, że może samemu, no, nikt mi nie wyda, zdawałem sobie sprawę z takich ograniczeń cenzuralnych w tym ustroju, że to tylko osobiście będąc, albo trzeba by znać się na poligrafii, żeby coś takiego wydrukować. Rzeczywiście zacząłem coś takiego wymyśleć, tam z gotowych jakichś takich szablonów, bo już była drukarnia, na ciągach, taka typograficzna, jest jakiś tam wizerunek, nie było jakichś aktów męskich, nie było czegoś takiego, więc nie mogłem korzystać, jakiś tam pejzaż Starego Gdańska, czy rodzina Starego Gdańska i taki, wymyśliłem ten nagle filopaldial klub, taki, żeby trochę, taki bardzo konspiracyjny tytuł to był. No, odbiłem parę odbitek próbnych, ale na tym poprzestałem. Ale to już zakiełkowała w moim mózgu taka myśl właśnie, żeby coś takiego. No, to był początek lat 70. Więc co było główną motywacją, żeby w tym 86 wydać pierwszy numer Filo? No, wróciłem po prostu do tego mojego pomysłu i właśnie połapan psychiatry właśnie spojrzał, że potrzebna właśnie jest informacja dla nas. Właśnie nie pornografia, a informacja. Właśnie szczególnie ta łapanka Jacen odbyła się niezgodnie, nawet z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa, co IPN w odpowiedzi na apel i Biedronia i jak się ten Jacka Adlera. IPN odpisał, że było zgodne z ówczesnymi przepisami prawa. Nie. Nie była zgodna. I dlatego też w jednym z pierwszych właśnie numerów, a przy moim drugim pisałem właśnie o jakichś przepisach prawnych. Powoływałem się na te przepisy, a później nawet powstała taka rubryczka, nawet o jakichś historiach typu kryminalnego, ktoś kogoś pobił, czyli z jakiejś gier został zamordowany, to też podawałem. Czyli głównym celem było dotarcie do osób homoseksualnych, tak, i przekazywanie informacji na temat ich sytuacji, tak, i prawnej, no i też kulturalnej, bo pojawiają się w związku z AIDS, zaczęły media zwracać uwagę na to środowisko, więc zaczęło się pojawiać coraz więcej i informacji, i tak samo jakichś wydarzeń kulturalnych, albo filmy, sztuki teatralne w teatrach, czy nawet w telewizji filmy, czy nawet jakieś audycje telewizyjne poruszające ten temat homoseksualizmu. A skąd pochodzi nazwa Filo? To też pewna historia bardzo osobista. Jak mieszkałem w Warszawie w czasie studiów, to zostawiłem tutaj mego kochanka w Gdańsku. Wymienialiśmy się listami. To znaczy wysłaliśmy sobie listy, w którym się jako chyba jakoś zatytułowałem przyjaciel, czy tak bardziej osobiście, czy drogi przyjaciel. Moja ciotka zwróciła uwagę, chyba ten list jeszcze chyba był niewysłany, tak leżał na wierszy, zostawił się. I ona tak mówi, ojej, to drogi przyjaciel, to tak jakbyście byli kochankowie, kochankami. Nic jej nie odpowiedziałem, ale zwróciła to na uwagę, że może warto byłoby jakoś to bardziej zaszyfrować.
I tak pomyślałem sobie, że no, z greckiego w tym filmie. I dlatego też w pierwszych numerach Filo było pisane alfabetem greckim, po grecku. Filo, bo to w języku greckim uznałem, że przynajmniej tak mi się wówczas wydawało. I chyba tak jest, rzeczywiście Filo no, jest dość takim szerokim znaczeniem. I kochanek, i przyjaciel, i amator. Też widziałem, że Filo napisaliście, że jest to oficyna trzeciego obiegu. Tak? Tak, to ja wymyśliłem taką formę, bo oczywiście był drugi obieg, związany z opozycją, z Solidarnością. No to mówię, no nie chciałem się z nimi łączyć, dla mnie ta opozycja była zbyt dewocyjna, zbyt blisko związana z Kościołem. No tak, to my jesteśmy tym trzecim obiegiem. Jest też dyskusja w niektórych pracach naukowych o trzecim obiegu w Polsce, ale wtedy głównie mówią o fanzinach, tak zwanych takich zinach, magazynach, zinach punkowych. Tak, muzycznych, głównie związanych z jakimiś grupami muzycznymi, czy zespołami muzycznymi, głównie muzyki młodzieżowej. Czy takie magazyny dochodziły do ciebie w tamtym okresie? Tak, na tym punkcie kserbym. Oczywiście wiedziałem, a właśnie jak zacząłem, wiedziałem, no, jako pracownik z takiego punktu kserbicznego zostałem zapoznany z przepisami ówczesnej ustawy prasowej i wiedziałem, że nawet to jest druk autorski, uznany za autor, do 100 egzemplarzy może być wydawany bez przedkładania do kontroli i cenzury. O tym wiedziałem. No i właśnie na to się powołałem i na ten przepis zawsze tam w każdej stopce Filo nawet powoływałem się na ten przepis. I tak samo czasem przychodzili właśnie młodzi ludzie, przyszli kiedyś na punkt sero, coś takiego tak po cichu, prosili, czy można coś takiego powielić. Nie znają, to oczywiście tak. No wiedziałem, że chyba chcieli mi nawet wręczyć jakąś łapówkę za specjalnie ekstra opłacenie. Ale powiedziałem, że są takie przepisy, do 100 egzemplarzy mam. No, nie, to aż tyle nie chcemy, tam kilkanaście. I rzeczywiście potem chyba inni od nich też się dowiedzieli, też często właśnie przychodzili na mój punkt i tak kserowali te różne ziny właśnie. Myślę, że słowo zin byłoby adekwatne do waszego magazynu? Tak, jak najbardziej. Ziny, no, warunki techniczne, jakimi dysponowaliśmy, nie były zbyt duże, więc no, taka forma, jaka była, to rzeczywiście raczej predysponuje do nazwy właśnie zina. No, czasem górnolotnie nazywaliśmy nasze pismo magazynem, na początku chyba biuletynem, greckim biuletynem kulturalnym, jako podtytuł, bo nie wszyscy odczytywali ten grecki napis film. A jeszcze wracając do celu pisma i waszej grupy, czy zakładając ten magazyn myślałeś o tym, żeby zmobilizować ludzi do tego, żeby utworzyć coś na rodzaj ruchu osób homoseksualnych w Polsce? Na początku nawet nie. Może miałem pewne takie własne aspiracje, może dziennikarskie bardziej i to mnie bardziej satysfakcjonowało i może mnie bardziej podniecało. Tak, a dopiero oczywiście z czasem, jak nawiązywaliśmy już bliższy kontakt z Andrzejem Celarowiczem z Wiednia, to powoli się przekonywałem i powoli dążyliśmy do tego. Zaczęliśmy po prostu się spotykać kilka grup właśnie pod Andrzejem, no najczęściej w Warszawie. Pamiętam, no, jednym z pierwszych grup to była też taka grupa z Łodzi, która potem się jakoś wycofała, się rozpadła i zostały te trzy grupy właśnie z Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Później chyba dołączyła z Krakowa, a może też wcześniej z Krakowa, ale się jakoś nie dołączyła do tego spotkania założycielskiego w Warszawie. A jeszcze chciałem się ciebie dopytać o dostęp do papieru, do maszyny do pisania. Czy to wszystko było z drukarni? Nie, no właśnie.
wówczas PRL-u i dostęp do papieru. Zresztą w ogóle dostęp do jakichkolwiek towarów był utrudniony, to był ustrój ciągłego niedoboru towarowego na rynku, a tym bardziej papier, szczególnie, że był jakoś no, reglamentowany, więc no, czasami poprzez właśnie znajomych w drukarniach, to można było tam ktoś tam wyniósł z drukarni jakiś papier, no też musiałem się na punkcie z tego papieru rozliczać, ale też szybko zyskaliśmy jakichś sponsorów spośród czytelników, którzy właśnie przysyłali nawet papier, ryzy papieru i to była bardzo duża pomoc. Tak. A oprócz papieru co jeszcze przysyłały sponsorzy? Koperty na przykład i znaczki pocztowe, bo rozsyłaliśmy również pocztą Filo. Także no, czytelnicy tak w ten sposób pomagali. Czy Filo zaczęli wydawać samemu? Na początku tak, jako jedna osoba, na pewno pierwszy numer. Do drugiego numeru to już ukradłem rysunek mojego przyjaciela Agnieszki, który zrobił go na serwetce kawiarnianej, z którym zamieściłem i tak trochę go wkręciłem. No, zresztą grafik, artysta grafik, więc w ten sposób taki niejako drobnym szantażem, takie zmusu, wkręciłem go już w pracę redakcyjną. Także przez kilka takich numerów pierwszych to wspólnie redagowaliśmy. To chwilę, a później jak otrzymywaliśmy już list od jakichś nowych czytelników, ktoś dołączał nowy, no, to pismo tak się rozchodziło no, właśnie z rąk do rąk. Ktoś komuś przekazywał, czasami wysyłałem oczywiście kilka egzemplarzy w jednej kopercie. Kiedy do Filo dołączyły kolejne osoby i mniej więcej ile to było osób? Skład redakcji zmienił się. Niektórzy przychodzili tylko z dużym zapałem, słomiany tak, to był słomiany zapał, tak. I szybko go wykorzystali, ale niektórzy zostawali do końca. No, do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi, tak jakoś się spotykamy. Całe szczęście, że na początku ja miałem własną maszynę do pisania. Chyba prezent od ojca na jakiejś tam okazji, chyba może z okazji. No, w każdym razie to był prezent od ojca, chyba z lat 70. Także taka stara maszyna, chyba niemiecka, ale przerobiona od czcionki polskiej. Także miałem własną maszynę. Później jakoś ktoś za tym, ktoś już się rozpadała ze starości i kolega z Radomia, gdzie była wytwórnia maszyn do pisania, kogoś tam miał znajomego i załatwił mi właśnie maszynę do pisania. Nową. Był jakiś taki trzon grupy redakcyjnej, że były kilka osób, które przez dłuższy czas współpracowały przy produkcji? Tak, ustawił się nawet taki pewien skład. Ile to było osób? Ja, ten mój przyjaciel Heniu, artysta grafik. Później dotarł do nas taki chłopak, który dopiero potem zaczął studiować i najpierw jakieś tam warsztaty dziennikarskie zaliczył, także dołączył i rzeczywiście on wówczas praca w redakcji ruszyła pełną parą, już miał jakieś takie, no, takie, znał jakieś zasady pracy w redakcji po tych warsztatach dziennikarskich i później jeszcze dołączył. Sporo studentów medycyny dołączało. To było o tyle praktycznie ze względu na epidemię AIDS. My mogli się w ten sposób podzielić taką wiedzą fachową na temat AIDS i dosyć profesjonalnie opisywać tą sytuację związaną z AIDS. Ile było takich osób tym trzonem mniej więcej? 5, 10? 10 w szalonych porywach, no to chyba, no może nawet i więcej, ale to się wykruszały. Jedni pisali tylko do paru numerów, potem się wykruszali, ale przychodziły nowe osoby, ale jakieś 5-6 osób tak na stałe, mniej więcej już dłuższy czas pracowała, prawie że do końca tak, tego nielegalnego filmu. Ale później jak zarejestrowaliśmy film, to też
wiele osób ciągle nadal tam pracowało, ale już to legalny film już uzyskiwał już też nowy jakiś autor. Legalny, czyli po 1990 roku, tak, bo zalegalizowali się dopiero w 90 roku, kiedy zupełnie zniesiono cenzurę z końcem czerwca 90 roku. Tak. I wówczas pierwszy legalny numer Filo, czyli numer 21, wyszedł w październiku 90 roku. Czy z Filo współpracowały jakieś kobiety? Na początku nie. Nie mieliśmy żadnego dostępu. Dopiero po pewnym czasie nadeszły jakieś listy od jakichś czytelniczek. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba jedna, może nawet jedna z pierwszych, chyba była z Lublina, coś tam opisywała, jakieś informacje. A tak o sytuacji lesbijek, jeżeli ja znajdowałem w jakichś innych czasopismach, czy jakieś takie informacje, no to ja zamieszczałem takie informacje, ja redagowałem i zamieszczałem. Ale dopiero późno, jakaś potem chyba jakaś dziewczyna z Katowic, czy w każdym razie z Górnego Śląska, coś przesyłała, jakieś rysunki. No nie wszystkie się nadawały, nie były zbyt dobre. Jakieś tam może zamieściliśmy. I dopiero dosyć późno zjawiła się Paulina z Warszawy, która przysyłała teksty na dość dobrym poziomie, także je drukowaliśmy. Ona się sama z wami skontaktowała? Jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak, po prostu przysłała, bo otrzymywała pewnie film i przysłała swoje propozycje, swoje informacje, no i wykorzystywaliśmy jej tekst. Potem z czasem zaczynała pisywać coraz dłuższe teksty. A gdzie się spotykaliście jako redakcja? Gdzie tworzyliście teksty? W prywatnym mieszkaniu albo moim, ja mieszkałem wówczas z rodzicami, ale najczęściej u Henia, tego mojego przyjaciela, grafika, który mieszkał sam. A skąd mieliście pieniądze na wydawanie Filo? No, moje własne. To, co mogę. Oczywiście wykorzystywałem również sytuację to, że byłem związany z poligrafią, że obsługiwałem tutaj na tym punkcie ksograficzny i to też wykorzystywałem i po prostu drukowałem. Oczywiście z czasem no, były potrzebne pieniądze też na kupno papieru drukowego, na listy, na koperty czy znaczki. No ale z czasem, jak już mówiłem, i czytelnicy pomagali w ten sposób. Wspomniałeś wcześniej, że Filo oficjalnie było wydawane w 100 egzemplarzach. Czy naprawdę było wydawane w 100 egzemplarzach, czy było więcej egzemplarzy? Nie, bardzo szybko, tam nawet na pierwszych numerach pisałem, że to chyba 30 egzemplarzy, ale to też znacznie zamierzone, ale było chyba już 50 z tych pierwszych. A potem cieszyło się tak dużym powodzeniem, zapotrzebowanie było po prostu tak duże, że dodrukowywałem nawet brakujące ludziom, którzy prosili, czy czytelnikom, którzy prosili, żeby dostać jakieś zaległe numery, to też wysłałem. No i potem bardzo wcześnie przekroczyłem te 100 egzemplarzy. Przepraszam. Nie szkodzi. I myślę, że do ilu tak w najwyższych momentach dochodziło? Pod koniec drukowałem już co było, już ksrograf nie nadążał, więc co było przerzucić się na technikę offsetową i sam robiłem, no, jako fachowiec, robiłem przedruk, wpływałem na płyty offsetowe i z tego już pomylacza offsetowego drukowałem, także drukowałem już 1000 egzemplarzy i tak ostatni właśnie te podziemne egzemplarze jeszcze w nakładzie 1000 egzemplarzy drukowały. No, nie wszystkie się rozchodziły, ale no, sporo.